Siema, jestem Kicyper Gaming. Dzisiaj wam pokażę nową serię, jaką będzie gospodarstwo po dziadku. Zaraz wam pokażę, jak wygląda gospodarka, także tutaj mamy kapustę. Tak sobie tutaj. Tutaj mamy takie dwie krowy i jedna ciela. Mamy tutaj manitu. Ten ładowacz taki, oto. Mamy tutaj Ursusa C330. Bardzo fajny w czerwonym kolorku. Dalej mamy prasę Sipme. Też bardzo fajna. Dalej mamy taki opryskiwacz ze firmy Krukowiak jakiś. Dalej mamy bizona czerwonego. Super bizon po prostu. Header do niego też do bizona, standardowy. Tutaj nic nie ma, ale tutaj jest rozsiewacz nawozu, jakim jest kos. Tak, oto kos. A nie wiem, gdzie jest ten z tyłu jest napis. Dalej mamy osprzęt do manitu. Tu mamy przyczepę D50 albo D60 albo D50 coś. Dokładnie siewnik Amazona D9 4000. Dalej mamy taki kultywator z wałem. Z dwoma w sumie wałami. Bardzo myślę, że pomoże mi on w gospodarce oraz mamy tutaj na belki. Przepraszam, tak mówię, ale katar mam. Mamy tutaj pług czteroskibowy z agromaszu. Tutaj mamy jeszcze. Tutaj mamy Ursus T360. Bolonówki z przodu, założone koła. Dalej mamy Ursus C385. Też myślę, że będzie fajny. To było na tyle z maszyn. To tylko takie oprowadzenie i będziemy jeszcze się przyszykowywać do żniw. Mamy dwa pola do żniwowania, a potem to już wiecie, w następnym sezonie. Ale w następnym odcinku będziemy sobie żniwować. Także teraz bierzemy sobie 60. Dźwięki sobie trochę sobie podgłośnimy. Powiedzmy tak. Żeby było słychać. 60. Podpinamy sobie przyczepę. A sobie spróbujemy cofnąć się na pole bardziej. Tutaj nie wadziła. Okej. Sobie tak 60 zrobimy. Kombajn. To już jest zrobiony. Podamy sobie te drzwi. Kombajn to tylko wyjechać. Także to było na tyle. To był pierwszy odcinek z tej serii. W następnym odcinku będziemy dwa pola żniwować. Wam pokażę, które. Tamte, jak widzicie. I te pierwsze. O, to tutaj. Jest tutaj rzepak. I drugie pole, to wam pokażę tutaj może. Będzie to pole. O, te. I tam też jest rzepak oczywiście. Tutaj jest rzepak. Jak widzicie. O, tutaj jeszcze tak. I tutaj. Okay. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka i do następnego i cześć!